Sama moda na takie deski, gdzie powstała i w jakich latach? Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii może? Australia była takim miejscem, gdzie te deski bardzo dobrze się przyjęły. Stamtąd jakby cała ta fala uderzeniowa przez Stany, przez inne kraje. Chociaż ja muszę powiedzieć, że duży wkład jest nasz, jeżeli chodzi o Europę, bo byliśmy pierwszą firmą w Europie, która reaktywowała plastikową deskorolkę i nazwaliśmy je Fish Skateboards, nazywaliśmy je fiszkami, tak? Dzisiaj, jeżeli chodzi o plastikową deskorolkę, to praktycznie każdy posługuje się tą nazwą, chociaż jest to jakby nasza nazwa, którą wymyśliliśmy dla naszych produktów. Znaczy, to jest deska mojego pokolenia, tak? Moje pokolenie wychowało się na plastikowej deskorolce, wtedy deskorolka drewniana to był rarytas i niewiele osób posiadało takie deski. W Polsce byli producenci, ale też one spływały do nas z zagranicy, z NRD wtedy, prawda? To bardzo dużo właśnie z tych desek się pojawiało. Natomiast w 2011 roku my po prostu pomyśleliśmy o tym, że moglibyśmy coś takiego reaktywować. Tak? Gdzieś ja miałem takie deskorolki jeszcze u siebie w garażu. Później zacząłem je kolekcjonować. No, dzisiaj chyba mam ich, nie wiem, z 15 różnych. I postanowiliśmy, że spróbujemy taką deskę odtworzyć na nowych, oczywiście, warunkach, z nowym osprzętem. Można ją wszędzie zabrać, wsadzić do plecaka, do bagażu podręcznego, zabrać na wakacje. To był główny zamysł, tak? Żeby stworzyć deskorolkę, która jest dla każdego, dla dorosłej osoby. Natomiast żeby ona była mała. W miarę upływu lat, jak ta moda rosła w Polsce, to jakie kolejne modele wprowadzaliście? Zaczęliśmy od klasycznej, tej najmniejszej deskorolki. Później mamy Big Fishe, tak? Czyli taka deskorolka większa. Robiliśmy próby też z longboardami plastikowymi. Jakim miastem jest Warszawa dla miłośników fiszek? Warszawa w ogóle w porównaniu z innymi miastami, bo my mamy dystrybucję w różnych miastach, często odwiedzamy te miasta, rozmawiamy z naszymi dystrybutorami, mam też kontakt z klientami. Warszawa i tak jest naprawdę rewelacyjnym miejscem do jazdy na deskorolce, tak? To się bardzo zmienia, tak? Znaczy dla mnie osobiście Barcelona jest takim miastem, które jakby dla mnie stanowi taki kwintesencję miasta, które jest przyjazne deskorolce. Warszawa nabiera tego charakteru też dzięki osobom, które coraz więcej widzimy osób na deskorolkach, tak, które przemieszczają się właśnie w ten sposób.